ćwiczył codziennie? A co, ale tak jak mu mówiłem? Ale co mi się w tym wszystkim nie za bardzo podoba? To, że rękę masz taką sztywną. O, świetnie! O to mi chodzi! O to mi chodzi! Tak jest. To się nazywa inteligencja. Boli ten ząb? Czy denerwuje cię? Nie możesz myśleć o graniu, co? Tylko musisz cały czas o zębie, nie? Już go prawie masz. Już go prawie połknęłaś. Pokaż. Uroczyście przyrzekam, że nigdy już więcej nie zgubię kartki, którą napisał mi pan profesor, patrząc tobie, Fryderyku, w oczy, obiecuję, że ta koszmarna sytuacja się nie powtórzy. Dziękuję. Dodaj jeszcze raz. Zagraj mi G-dur. Szybko, szybko, szybko. O tak, zagraj C-dur. I to już jest wszystko. Mhm. Teraz łączymy to ze schematem w lewej ręce. Jeżeli nie będziesz wiedział na pewno, to po prostu odpuść sobie. Prawo. Jasne? Nie musisz za wszelką cenę zagrać, bo tu czegoś takiego jak pomyłka w muzyce rozrywkowej nie ma.
teraz zobacz, jak z tego wyjść na typowego rock'n'rolla? Grajmy na przemian. Funkcję w prawej znasz, funkcję w lewej znasz. No spróbuj. O dobra, w całości na taki rezultat patrz. Bo to już ci nieźle brzmi, tylko wiesz jak mam. Nie jest to proste, ale jest to dobre ćwiczenie. To się później przydaje, jak będziesz muzykiem w sekcji, nie? Później można to przełożyć do lewej. Prawa sobie chodzi spokojnie. Bo to już jest bardzo trudne. Nie musi to być w tym roku, ale możliwości są duże. Dlatego co umiem? Kombinuję. Bajeczka. Kochanie, takiej pysznej jajecznicy nie jadłeś w życiu swoim. Długim. Będzie w życiu. Długim, bo z tobą. Z tobą rok to tak jak z każdym innym dwa. No dobrze, dobrze. Dobra, kochani. My tu sobie pogaduchy urządzamy, a tam trzeba jechać do pracy. Mama, wiesz, że jest pół do już? Brahms już umieszcza tutaj tą swoją specyficzną strukturę harmonii. On na pewnym etapie twórczości wkroczył na ścieżkę takiego pokoju, pogodzenia z losem. A jego zwłaszcza późne opusy są takie właśnie. I zaraz zobacz. Przecież to mogłaby być kolęda. On tak dobiera te dźwięki, że mimo, że to jest gęste i ciężkie, to jest to utwór, jak gdyby był w odświętnym nastroju napisany. To jest niesamowite. Zwróć uwagę na tą charakterystyczną cechę twórczości Brahmsa. On pisze utwory świąteczne. On ciągle jakby żył w grudniu. I to przed 24. I to na tydzień przed 24. Wszystko pachnie w jego utworze. Taki, jest taki świąteczny nastrój. Jakiś taki dickensowski. Jest ten nastrój? Jest. Dopiero później dokładasz tempo. Rozumiesz? Jasne? Mhm. Wiesz co robić? Tak jest. Będzie zrobione? Tak.
Chcesz złożyć przysięgę na Chopina? Dobra, nie musisz. Bóg istnieje. I jest to tempo z tego 3-4 raz, żeby wytracić. Ta, tak, żeby to poszło z rytmu. Wchodzisz jak orkiestra, tak? To, co mówiliśmy o tempie moderato, tak? Bo później w retrofie będziesz miał sustenuto. I papa! Raz. Fortissimo na dominancie. Rozwiązanie prowadzi. I znowu. Tak Chopin wpisał, widzisz? Forte, wyrzut ręki po łuku, na fortissimo, znowu wyrzut ręki. I cały czas jesteśmy w dużej emocji, tak? To jest ta namiętność, tak? Zmiana nastrojów, tak jak u małego dziecka, bo to jest to jest mała miłość, mała wielka miłość, rozumiesz? I sostenuto. Dominanta. Kadencja. Dobra, i poczekaj. Dobra, mój przyjacielu, zerkniemy na zegarek. Masz czas jakiś? Bo ja będę musiał lecieć na ten egzamin, tak? O którym ci mówiłem. Tak. Biorąc pod uwagę fakt, że ty grasz to nie cały tydzień, to jest bardzo, bardzo dobrze. Ty tutaj sobie ćwiczysz, a ja pędzę na ten egzamin, tak? Jak się uda, to wrócę niebawem, którą mamy godzinę, tak? Wyćwicz te wszystkie rzeczy, bo już naprawdę jesteś na bardzo dobrej drodze, tak? Poćwicz, tak? Ja będę słuchał wychodząc. Dawaj. Znaczy ja bym chciał powiedzieć, że żeby tak się jakoś bliżej przedstawić, ja jestem absolwentem Akademii tutaj w Gdańsku. Uczyłem się u profesora Śliwińskiego, później u profesora Artykiewicza. Później byłem na studiach podyplomowych 2 lata u pana Wojtka Świtały z Katowic. I później zaszyłem się w Lasach Kaszubskich. Tak, rozumiem. Dobrze. A pan chce nie tracić kontaktu i wynieść się stamtąd, czy tam zostać? I tam zostać i trzymać poziom. Rozumiem. O to mi chodzi. Rozumiem. Zdecydowanie za dużo pomyłek. Uważam, że pańską na pewno mocniejszą stroną jest romantyzm niż barok. Jest pan muzykalnym człowiekiem,
A może pan by pomyślał, żeby wyjechać przez zagranicę na jakieś stypendium? Wszystko wiem, gdzie pan jest. W jakim mieście, w jakim państwie. Jest pan zawsze otoczony wąskim kręgiem osób, które panu narzucają w jakiś sposób swój poziom interpretacji i swój poziom myślenia. Natomiast jak pan na przykład by, nie wiem, wyjechał na 3 miesiące do Paryża, w sekretnym czy do Amsterdamu, to jak pan zobaczy czołówkę pianistów światowych w ciągu 2 miesięcy, jak się panu przewiną, kilka największych orkiestr i to się w ogóle zmienia światopogląd na życie, wie pan. Czym więcej pan zobaczy i usłyszy, tym na pewno więcej to panu da i pan lepiej będzie mógł ocenić swoją pozycję w kosmosie. No, młody, po wszystkim. Czeka? Dużo było usterek, cholera jest. Tych nic, tych samych? Nie, w ogóle tak jakoś, nie czułem akustyki, wiesz, czułem jego oddech na plecach, no. I co, ale coś... Zdenerwowałem, no, patrz tak. Stary dziata się denerwował. No, mówił oczywiste rzeczy, jak się mylisz, to źle grasz. No. Uh-huh. Jak się nie mylisz, to dobrze. I to wszystko? Facet ma taki pokonstruowany, wyraźne jakieś poglądy na muzykę i chyba życie. I powiedział, co myślał. Nie można się mylić po prostu. Jak się wykonuje ten zawód, się nie można mylić, nie? Bardzo dobrze. Ale co to znaczy? Co? Znaczy, że są takie sytuacje w życiu, które możemy nazwać, że dobrze poszło na życie. Dla mojego życia. A będziesz miał koncert, czy nie będziesz grał? Ważne, żebyś ty grał koncerty. Ważne, żebyś ty grał koncerty. Ważne, żebyś ty grał koncerty. Dobra, zaczęliśmy repryzę. No i już nic więcej nie będę mówił, bo po prostu ty już... Tak, co chcesz zrobić? Może wiesz co? Może nic, może już mam dość. Mam dość? Nie. Mam ciebie dość? Nie. Ty mnie nigdy nie masz dość. Jasieńku mój. Macie kawałeczek takiego czegoś, słoiskiego trochę. No dobra, jeszcze ogóreczka do tego, także teraz możecie kielicha wypić, chłopaki. Pani Wesoła, pani powie mojemu bratu, żeby wszedł, bo on się wstydzi. To ty tego twojego brata jeszcze w takim razie nie znasz, jak mówisz, że on się wstydzi wejść. Chłopie, ja z nim tak samo żyję jak i z tobą, nie bój się. Żadny. Tak blisko? Ale no jasne. On jak tu przyjechał, zawsze przyszedł do mnie, nie? Nie, Maciek to tak, bo on nas lubi. Panie Bruno, co mam zagrać za piosenkę? Chopina. Chce pan Chopina, panie Bruno? Nie chcę. To nie dla mnie. Takie, co ja lubię, ci wiesz. Córkę rybaka. Dzisiaj grałem egzamin u takiego pana dyrygenta. No i? Bardzo dobry dyrygent. No i zagrałem, ale jakoś mi tak średnio poszło. Tak zagrałem. Powinienem usiąść i płakać. Chłopaki, słuchajcie, tragedia jest taka. Tak, śnieg wali. Nie ustąpi samej ziemi kropli deszczu. Nie ustąpi szczęścia biednym tak jak miasto jest ogromne, dla nas dwojga tam zbuduje piękny dom. Myślę list, a potem ty przyjedź do mnie, odnajdzie daleko stąd. Patrz, patrz. Ale piękna sprawa, zobacz. Trillion, trillion, trillion. Ręce muszą swobodnie pracować, graj cały czas. Koronę umiesz. Dwa, całe ręce pracują. Plecy, plecy. Dwa, trzy. Teraz charakter dźwięku inny, ładniejszy.
koncentruj na blasku. Sklepienie właśnie 3. Uważaj, wchodzisz zaraz w ozdobniki. Po co mechanicznie przyspieszać przy forte? Raczej powstrzymaj to. Napisz teraz fantazji. Stop, samo czyste jest dur. Nie szybko, ratunkowo lepszy. O, właśnie, o, właśnie. O, tak. I znowu. Dobrze. Zupełnie zdychasz. Zupełnie. Zniknij, zniknij. Szepcz. Mm-hmm.